Kino Szpak mieściło się przy ulicy Bysławskiej, stosunkowo blisko centrum Falenicy. Mieściło się w budynku, który należał albo był użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Falenicy. Nie było to duże kino, chociaż na owe czasy pełniło bardzo ważną rolę, jakby taki ośrodek kulturalny w Falenicy. Kino Szpak to powstało bodajże w latach 50. Na początku nawet gdzieś tak. 1950, 1954, 1953, coś tak. W tym czasie jak to zostało. Była to jedyna rzecz, cała rozrywka w całej Falenicy. Kino było bardzo potrzebne. I to było tak, że tak powiem, taką rozrywką w Falenicy wtedy. Kino Szpak to był początek, początek kariery, znaczy kariery, spotkań z filmami. Był to taki budynek parterowy, sąsiadujący z Ochotniczą Strażą Pożarną. Pamiętam do tej pory taki szyld, który wyglądał w ten sposób, że, znaczy to nie szyld, tylko taki przestrzenny, jak gdyby neon, był zbudowany z takich prostopadłościanów, prostopadłych do siebie i tam był napis Kino Szpak. Najpierw był długi korytarz, w którym było poustawionych kilka krzesełek, kasa, dekoracja, gdzie były zdjęcia filmów, które akurat w tym momencie były prezentowane w kinie, wyświetlane. To najczęściej były dwa filmy. No i później przechodziło się do sali. Sala nie była duża, 16 rzędów po 10 miejsc. Były dwa takie przejścia. Czyli tutaj był ekran, była też mała scenka. Czyli gdyby tutaj miał wystąpić jakiś zespół, to mógłby wystąpić, bo to była taka wąska scena, a można było ustawić zespół. I 16 rzędów. Od tej strony było wejście jedno, tutaj drugie. To, które było jedno, było od tej strony, to było już wyjście na zewnątrz. Tutaj narysowałem taki plan. To jest właśnie cała ta sala kinowa, tutaj jedno wejście, drugie wejście, korytarz, kasa razem z małym pokoikiem dla kierownika i dwa wejścia, jedno wejście i drugie. Najczęściej było otwarte tylko to, ponieważ tak naprawdę to tutaj w kinie właściwie nie było biletera, bo w tym czasie, kiedy moja mama pracowała, to właściwie była jedynym pracownikiem, który był kierownikiem, kasjerem i bileterem. Stąd my przychodziliśmy, żeby pomóc. Jak był jakiś film, gdzie było więcej osób, to czy ja, mój starszy brat, czy młodszy brat, chociaż młodszy brat wtedy był jeszcze dzieckiem, to rzadko, ale tam po prostu przychodziliśmy, ale najczęściej to mój tata, który na początku lat 80. przeszedł na emeryturę wcześniejszą. No i tutaj przychodził i pomagał mamie. Więc to były te wszystkie osoby, które tutaj pracowały. No i oczywiście pan operator, który tutaj w tym miejscu była taka, było takie małe pomieszczenie. Kino Szpak zaczynało się od poranka. O, zaczynałem od poranku, na które chodziłem sam z kolegami. A z filmów, no to na pewno jakieś Krzyżacy, tego typu już później. To były takie poranki, ale mi się wydaje, że to taki Bolek i Lolek, czy jakieś takie. A tak to tak dokładnie nie pamiętam, na jakie to ja chodziłam. Ale na filmy to też mi się wydaje, że to było Przeminęło z wiatrem i takie długometrażowe te filmy były. Największe wrażenie na mnie zrobiły, to byłem wtedy chłopcem, młodszym od ciebie, zrobili na mnie Krzyżacy. Dlaczego? Dlatego, że wtedy z okazji Krzyżaków zrobiono w kinie Szpak panoramiczny ekran. Ponieważ kino było dosyć wąskie, to ten ekran panoramiczny sięgał dosłownie od ściany do ściany. Na całą szerokość kina był ten ekran. I kiedy
i nagle się zaczynają ci Krzyżacy i to się rozsunęło tak od ściany do ściany. Pokazał się ogromny dla nas ekran, chociaż teraz są dużo większe, ale wtedy wydawało nam się ogromne. No i pojawiło się tych trzech Krzyżaków, którzy galopują na pagórek złożyć królowi te dwa nagie miecze. W tym momencie no, się czuje siarki na skórze, coś się dzieje niezwykłego, coś fantastycznego, więc jako takie silne wrażenie to pamiętam tych Krzyżaków. Ja pewnie szereg tytułów bym wymienił, na filmów, na których byłem, no Wojna i pokój, dwuczęściowa, pamiętam, że nauczyciel sprawdzał, czy mamy odpowiednią liczbę lat, no okazało się, że spełniamy te warunki, ale to było ciekawe, że nasi nauczyciele kontrolowali, czy rzeczywiście jesteśmy uprawnieni do dochodzenia na odpowiednie filmy. Czyli dużym wzięciem cieszyły się westerny. No wtedy przyjeżdżali widzowie nie tylko z Falenicy, przychodzili widzowie nie tylko z Falenicy, ale również gdzieś tam z Międzeszyna, z Józefowa nawet. Pamiętam mnóstwo filmów, natomiast taki, który mógłbym przywołać i który jakby no, został w jakimś sensie, oczywiście inne też wywarły na mnie jakieś znaczenie, zostawiły we mnie jakiś ślad, ale takim chyba filmem, który tutaj musiałbym wymienić, to jest Winnetou. I pamiętna scena, kiedy Winnetou zasłania własną piersią Olszurę Henda i ginie niestety. No, nie ukrywam, płakałem. Do tej pory czuję tę atmosferę, ten zapach. To było takie typowe małe kino, jak jest ta piosenka w starym kinie, to przypomina mi się właśnie kino Szpak. No tam było miejsce spotkań, wtedy wszyscy się spotykali w kinie. Nie było żadnych tam restauracji, nie było, tak w tej chwili to młodzież się spotyka na telefonach, prawda? Facebook i te klimaty, więc wtedy żeśmy tam się spotykali po prostu przechodząc, patrząc jaki jest repertuar i tak dalej. To myślę, że to było miejsce spotkań bardziej niż, a w kinie się różne rzeczy działy, tak. Co prawda w tym kinie bywało czasem trochę niebezpiecznie, ponieważ tylne rzędy zajmowali nasi koledzy, no nazwijmy to, niezbyt spokojni i niezbyt kulturalni. No i oni, prawda, bywali czasem groźni trochę. No ale jak widać nic mi się nie stało, więc kino też było ważnym miejscem spotkań dziewczyn i chłopaków. To było miejsce, gdzie można było razem pójść, bo tak nie było za bardzo gdzie pójść. Można było sobie pospacerować, ale kino było ważnym miejscem, odgrywało ogromną rolę, jeśli chodzi o nasze młodzieńcze miłości. Tam proces pójścia do kina, no to był już ten taki, powiedzmy, moment ostateczny, prawda? Te takie zwieńczenie jak gdyby moich starań, ponieważ no, czasy, w których żyłem, no, nie były takie łatwe dla dzieci. Musicie wiedzieć, że my żyliśmy zupełnie jak gdyby w innej formule. My się praktycznie wychowywaliśmy na ulicy. To nie było tak, że teraz dzieci są dowożone do szkoły, wypuszczane z samochodu, biegną, potem odbierane i tak dalej. My praktycznie całe życie towarzyskie młodzieży, dzieci odbywało się na ulicy, na podwórkach, na polanach, które kiedyś były. W tej chwili jest wszystko praktycznie zabudowane. Rodzice w większości też byli raczej słabo sytuowani materialnie, w związku z tym dostać na kino to nie była taka prosta rzecz. Dlatego też no, ja z kolegami trudniliśmy się tak zwanym zbiorem butelek, których nie było tutaj mało, których wartość nie była taka też mała, bo jedna butelka kosztowała złotówkę. Także zbierało się 9 butelek, zanosiło do skupu i miało się 9 złotych i te pieniążki oczywiście przeznaczało się na kino, ćwiartkę chleba, oranżadę. To był taki
podstawowy zestaw. No ja bardzo pozytywnie wspominam to kino. No raz, że szereg takich odwiedzin, przeżyć związanych z filmami, to bardzo miłe wspomnienia przywołuje. Ale z dzisiejszej perspektywy patrzę, że akurat to było ważne, że na miejscu coś było. No ja wspomniałem, że w pewnym momencie to zainteresowanie budziły kina gdzieś w centrum Warszawy, bo na modne i świeże filmy można było pojechać. Natomiast tutaj w dawniejszych czasach to był taki właśnie, jak powiedziałem, lokalny obiekt kulturalny. Dlaczego kino zaczęło podupadać? No myślę, że jakby porównując to do drzewa, osiągnęło swój wiek i po prostu zginęło jakby taką śmiercią naturalną. To były przemiany takie społeczne, cywilizacyjne, a coś, co wam jest trudno wytłumaczyć i dla was jest to trudne do wyobrażenia, ponieważ świat z mojego dzieciństwa wyglądał troszkę inaczej. Był jeden kanał telewizyjny, potem na pewnym etapie pojawił się drugi, a więc wyobraźcie sobie, dwa kanały telewizyjne do wyboru, do oglądania. Nie było mowy o żadnych innych takich środkach audiowizualnych, typu jakieś tam, prawda, smartfony, telefony i tak dalej. Było kino i to kino było naszym oknem na świat, naszą taką bajką, bo w telewizji tak naprawdę no to tych programów dla dzieci to było może niecodziennie, a jeśli już był, pamiętam taki program Ekran z Bratkiem, który trwał pewnie godzinę. Dlatego też siłą rzeczy chętnie chodziliśmy do kina. Nie powiem w którym roku, ale było mi bardzo smutno, jak rozbierali właśnie tam te wszystkie budynki i budowali te banki. Zamknięciem kina. No coś się skończyło, no świat idzie z postępem, więc to było wiadomo, że to się skończy, bo to, no to były warunki, jakie były. No to było kino z lat 50. zaczynało karierę, więc to musiało się skończyć. Po prostu przestało właścicieli interesować kino i przestali inwestować w kino. Te ostatnie lata to była walka o to, żeby to kino w ogóle przetrwało. Przychodziło coraz mniej ludzi. No więc warunki też były średnie, ponieważ jak było bardzo gorąco, no to w tej sali było bardzo gorąco. Jak było zimno, to trzeba było naprawdę grzać, a tam nie było żadnego ogrzewania. Był wstawiany piecyk, więc jak był zimny dzień, no to trzeba było siedzieć w kurtkach. No te warunki były dosyć ciężkie. Na czasy się zmieniały, lata 80. to co prawda były ciężkie, ale już 88 rok, jak kino przestało istnieć, no to już zaczynały się trochę inne czasy. Kiedy zostało zamknięte, to pamiętam, że powiedziano mojej mamie, że będzie remont i później kino będzie znowu czynne, no ale widocznie się nie opłacało, no bo już wtedy w latach 90. zaczęły powstawać wielkie centra handlowe, zupełnie inne kina, więc to kino już nie miało szans. Jest kilka takich instytucji, które jak gdyby spajają lokalną społeczność, które gromadzą tę lokalną społeczność, które integrują tę lokalną społeczność. Jedną z takich właśnie instytucji jest kino. I ja uważam Falenicę za pewien byt odrębny, prawda? My zawsze, jeszcze do tej pory mówi się, że my jedziemy do Warszawy, a my tu nie jesteśmy Warszawą, jesteśmy Falenicą. I czujemy się jak gdyby w jakiś sposób wyodrębnieni i mamy tę świadomość pewnej odrębności, świadomość tej takiej odrębności lokalnej.